A, ja propos live'a, bo jak ktoś ostatnio oglądał, to wie, że się denerwowałem ciągle, bo nie mogłem tytułu i kategorii zmienić na Twitchu. I to tylko ja tak miałem, żaden streamer czegoś takiego nie miał. Klikam, zmień tytuł, jest jakiś error. Klikam kategoria, jest jakiś error. Ja musiałem botami to zmieniać zawsze. Tak przez 2 tygodnie. Napisałem do supporta polskiego. No, nie mogę zmieniać tytułu kategorii, nie streamerzy mogą, o co chodzi? I odpisali, że... No, hej, dzięki za zgłoszenie, coś tam przeglądarka, coś tam, kurwa, jakiś VPN, co oni pierdolą, jeszcze raz napisałem, że nie, to nie przeglądarka, żaden VPN, po prostu, no, na koncie coś jest nie tak, nie mogę zmienić. Znowu, hej, dzięki za zgłoszenie, no, problem z przeglądarką, Twitch działa tylko na takiej, kurwa, ja, to jest jakiś AI chyba, to samo, i to sama wiadomość, także to robot pisze. Tam nie ma już ludzi chyba w polskim supporcie. Kurwa, nie ma. Na Twitchu nie ma Polaków, nie ma. Napisałem do angielskiego, godzina i naprawili. Także Polaków już na Twitchu nie ma, nikt tam nie pracuje. Kurwa, nawet nie ma kto odpisać. I to powiem tak. Rozumiem, jakby ktoś taką napisał ticket do supporta. Ale kurde, ja do tego partnerskiego napisałem. To nawet tam nie ma? Boże święty. Nikt w Polsce nie pracuje, nikt, kurwa. Ten jakiś robot Blitzcrank odpisuje. Kiedyś był, tak, odpisał. Tak, kiedyś był. Coś tam mi się popsuło kiedyś czy coś, to odpisywali. Tu jakiś chłop, tu jakaś tam babka, teraz kurwa robot. Także w Polsce już chyba nikt nie pracuje. Nawet nie wiem, czy jest jakiś polski Twitch. Nie wiem. Zaraz się okaże, że go zamkną w Polsce, jak tego w Chinach Twitcha. Bo się nie będzie opłacać. Nie wiem. Ale po angielsku pracują, jeszcze są. Teraz nie ma żadnego Polaka, wszystkich wyjebali. Boże święty, to ja się nie dziwię, że tam ludzie się śmieją, że można mówić to, można to mówić, bo i tak nie ma kto cię zbanować. Ale jaja.